Inwestujemy naturalnie. Oto Witaszyczki koło Jarocina. Odwiedzamy Wielkopolskie Centrum Recyklingu. Zakład swoim zasięgiem obejmuje 25 gmin, wchodzący w skład porozumienia międzygminnego, co przekłada się na obsługę około 370 tysięcy mieszkańców. W ramach całego projektu została wybudowana waga najazdowa, zbiornik magazynowy biogazu, cała hala kompostowni wraz z tunelami kompostowymi i halą przygotowania wsadu, zespół kogeneracyjny, stacja transformatorowa oraz sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury. Z odpadów zielonych powstaje kompost, z którego my produkujemy nawóz naturalny, a z biogazu, z komór fermentacyjnych produkujemy energię elektryczną w procesie kogeneracji. Instalacje powstałe w ramach tego projektu są wykonane przy pomocy najnowocześniejszych technologii. Są to najlepsze technologie dostępne na rynku, spełniające najwyższe normy środowiskowe. No i co za tym idzie, przetwarzanie tych odpadów jest wydajne, a z jak najmniejszym wpływem na środowisko naturalne. Dofinansowanie ze środków spójności oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniosło prawie 54 miliony złotych. Nasz zakład, a konkretnie instalacja znajdująca się na terenie zakładu, jest jedną z najnowocześniejszych tego typu instalacji w Polsce. No i dodatkową ciekawostką jest to, że zakład jest w pełni samowystarczalny energetycznie. Z finansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej korzysta każdy z nas, mieszkańcy miast, wsi, a także otaczająca nas przyroda.